Tusk i Sikorski chcą wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę? Czy rolnicy storpedują Zielony Ład? Ruszyła kampania samorządowa, ale czy ktoś to zauważył? Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty plus, a są ze mną w studio pan Witold Gadowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. I po drugiej stronie internetu pan redaktor Łukasz Warzecha. Witam nie mniej serdecznie, kłaniam się, kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, taki program, takie rozmowy to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu, za które dziękuję i ośmielam się prosić o dalsze, dalsze wspieranie, bo bez Państwa to się prozaśnie nie uda. E, szanowni Panowie, o, taki klimat, można powiedzieć, wojenny, około wojenny się nam wytworzył. E, panowie, czy my jesteśmy do czegoś szykowani? Bo kilka takich wypowiedzi było, które na to by wskazywało. Można by powiedzieć, że nawet Akademia Oskarowa nas trochę przygotowuje, bo to Oppenheimer dostał siedem Oscarów, a to film, no raczej cierpną, cierpną skóra i włosy, ale na poważnie, chociaż to też pewnie jakaś poważna sprawa wypowiedzi czy ministra korskiego, czy innych. Panowie, czy my jesteśmy na coś szykowani? Jak no, Gadowski. Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa przy prezydencie. Y Prezydent nie ukrywa, że to posiedzenie jest zwołane przed jego wizytą w Stanach Zjednoczonych. Będzie to wspólna wizyta Tuska i pana Andrzeja Dudy. A więc, no chociażby po tym fakcie, możemy wnioskować, że będą omawiane kwestie bezpieczeństwa Polski, może Europy, ale Polski na pewno. No i teraz po słynnej wpadce w Paryżu, w której której nie potrafił nam wytłumaczyć prezydent Andrzej Duda, a Tusk w ogóle nie zabrał na ten temat głosu. Za to od premiera Grecji dowiedzieliśmy się, że Polska była jednym z krajów, które namawiały na wysłanie wojsk na Ukrainę. O tym pan prezydent Duda nie chciał powiedzieć, kluczył. Tusk w ogóle się na ten temat nie odzywa. Sikorski, jak to wiadomo z obfitości serca usta mówią, więc coś tam zaczął mówić. I stoimy o to w sytuacji, w której nie jesteśmy jako obywatele informowani o najważniejszych decyzjach, jakie dotyczą bezpieczeństwa Polski, czyli na przykład o projekcie wysyłania żołnierzy polskich na Ukrainę. E, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest spiskowa teoria, żaden z polityków się do tego nie przyznał. No, ale skoro pre, premier Grecji na ten temat mówi, to nie jest to wymysł. I teraz... Zastanówmy się, jakie mogą być konsekwencje takiego czynu naszych polityków. Oto wyślą jakiś oddział, nie wiem, będą to saperzy nawet, ale oddział zwarty wojskowy na Ukrainę. W tym momencie nie działa paragraf 5 traktatu NATO, czyli nie istnieje konieczność solidarnej pomocy wszystkich członków NATO Polsce, bo to Polska wchodzi na wojnę w obcym kraju. Czyli na Ukrainie. Wyłączamy sobie możliwość pomocy NATO, i może o to właśnie chodzi, że to ma być jakaś inicjatywa państw środkowoeuropejskich. Bardzo niebezpieczna gra. Bardzo niebezpieczna gra, która może, może dostarczyć Putinowi pretekstu do ataku na Polskę. A jak wiemy, jest do tego zdolny. Co prawda, w wywiadzie z Takerem Carsonem mówił, że absolutnie nie ma zamiaru atakować Polski, ale tak samo mówił w kwestii Ukrainy, że nie będzie atakował, co oznaczało, że zaatakował. Więc ktoś bardzo niebezpiecznie gra losem polskich żołnierzy, polskich obywateli w ogóle, nie prowadząc żadnej ogólnonarodowej debaty na ten temat. Nie, co więcej, nie informując nas na ten temat. Ja, jestem, ja czuję się zaniepokojony. A ponieważ jeżdżę, często, jeżdżę teraz bardzo dużo po Polsce i, i właściwie codziennie spotykam się z widzami, słuchaczami w różnych miejscach, to pierwsze pytanie, jakie pada na tych tłumnych spotkaniach, to pytanie, czy będzie wojna. Czy, ale pytam, a jak państwo rozumiecie tę wojnę? No czy my sprowokujemy Rosjan do ataku na Polskę? No i to pytanie wisi w powietrzu. A my. Mówimy o domysłach. A tak, a po niektórych rzeczach dowiadujemy się po nie w czasie. Ja sobie przypominam tutaj taką kwestię nie wiem, udziału polskich y, policjantów w y, obecności na Ukrainie. Też dowiedzieliśmy się później. Jeże, jeżeli mam wypowiedzieć swoje zdanie w tej kwestii, to uważam, że Polska ma swoje siły zbrojne, takie jakie ma, ale one są wyłącznie przeznaczone do obrony Polski. I w, w sytuacji ataku na Polskę, no oczywiście nawet tak stare dziadki jak ja są zobowiązane do tego, żeby wziąć udział w obronie naszej ojczyzny. Ale jak mówię, w obronie. Wchodzenie na Ukrainę nie wiąże się z żadnym polskim interesem. No właśnie, tu jeszcze trzeba, trzeba dodać, że rząd wprowadził to rozporządzenie dotyczące zawieszonej na razie obowiązkowej służby wojskowej. Tu kilka takich zmian. Było wypowiedzi, o których pan będzie chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz z panem Łukaszem Warzechą, ministra Sikorskiego, który mówi, że to, jest kwestia, to nie jest kwestia nie do pomyślenia, czyli, czyli uczestnictwa wojsk NATO. Jeszcze tylko dodajmy jedną rzecz. Pan minister Sikorski raczył stwierdzić, że żołnierze Bundeswehry mhm. będą mile widziani w Polsce. Mhm. I też pan minister Sikorski powiedział, że żołnierze na to już są, już są na Ukrainie, co Rosja zauważyła i nie tylko Rosja, i na to też to zauważyło. I o to też chciałbym zapytać pana rektora Warzechę. No, temat jest bardzo niepokojący, a też i bardzo obszerny. To ja może zacznę od przypomnienia tej rzeczywiście bulwersującej sprawy, Obecności oddziału polskich, podobno policjantów, bo czy to byli policjanci, tutaj też nie możemy mieć pewności, dlatego że niektórzy zgryźliwie zauważyli, że nie wiedzieli, że polska policja ma aż tylu pirotechników, a przecież to był oddział, który miał się zajmować teoretycznie rozminowywaniem terenów pozostawionych przez Rosję. No mało kto Sprawdzał dokładnie, jakie były losy wysłania tego kontyngentu. Ja to swego czasu zrobiłem. Okazało się, że Ukraina wystosowała tak, takie wezwanie czy prośbę do organizacji, która zrzesza wszystkie europejskie oddziały, specjalne oddziały policyjne, z pytaniem: czy jakieś, jakieś siły mogłyby się podjąć takiego zadania? Wszyscy członkowie tej organizacji poza Polską odmówili, uzasadniając to tym, że jest tu po prostu zbyt duże ryzyko. Natomiast Polska, rzecz jasna, swoich policjantów przypominam w czynnej służbie, bo nie ma tu znaczenia, że byli to ochotnicy do wyjazdu, ale w czynnej służbie wysłała. Ja od tamtego momentu nie mam za grosz zaufania do polskiego państwa, jeżeli chodzi o informowanie nas o takich sprawach, bo jeszcze przed tą historią, zanim to wyszło na jaw, no byłem skłonny powiedzieć, dobrze, może to są rosyjskie fejki, może tutaj nie należy im wierzyć, nie wiadomo, różne są informacje, no ale teraz to już naprawdę po tamtej sprawie naprawdę trudno to, co nam mówią politycy, brać za dobrą monetę. I rzeczywiście jest tak, jak mówi Witold, to znaczy, Mamy ewidentnie jakąś skoordynowaną kampanię, bo to już trudno inaczej postrzegać. Te wypowiedzi płyną z różnych stron. Z jednej strony wspomniany przez Łukasza Karpiela pan minister Sikorski, który na konferencji mówi zupełnie swobodnie. Nie tylko, że on sobie wyobraża wysłanie wojsk NATO na Ukrainę, ale też mówi, że tam w ogóle żołnierze NATO już są, bo on przecież te dwie rzeczy powiedział. A z drugiej strony mamy pana Jacka Siewierę, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który mówi: No, jeden z poważnie rozważanych wariantów to jest ten, że mamy trzy lata do ataku Rosji na Polskę. No to ja pytam, skąd on to wie? Dlaczego akurat trzy lata, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć, tylko trzy? Na jakiej podstawie to mówi? A także, jaki jest cel. Ugruntowywania w obywatelach tego przekonania, że to jest absolutnie nieuchronne, bez podawania żadnego uzasadnienia. Tutaj się odwołam znowu do tego, co bardzo moim zdaniem celnie wychwycił i powiedział w naszym wspólnym programie mój partner do dyskusji Jakub Dymek, który powiedział: No, jeżeli jest rzeczywiście tak, jak wszyscy nas przekonują co chwila, że ten atak jest nieuchronny, nastąpi za 2-3 lata, to w ogóle co my tu jeszcze robimy? My się tu zastanawiamy nad rzeczami takimi jak Sąd Najwyższy, aborcja, Zielony Ład, a przecież my powinniśmy okopy budować na wschodniej granicy w tej sytuacji. No więc coś tutaj ewidentnie jest nie tak i to każdy myślący krytycznie człowiek jest w stanie wychwycić. Kolejna ważna sprawa jest taka, o czym Witold częściowo już wspomniał, że kiedy na przykład minister Sikorski mówi o wysłaniu wojsk NATO na Ukrainę. To co on ma na myśli? No może mieć na myśli dwie rzeczy. Albo, że sojusz wspólnie podejmuje taką decyzję, co moim zdaniem jest nieprawdopodobne, dlatego że są w sojuszu kraje, które się na to nigdy nie zgodzą, choćby Turcja. Więc nie będzie takiej decyzji o podjęciu wspólnej pod sztandarem NATO jakiejkolwiek misji. A zresztą przypomnę, kiedyś już o tym. Dawno temu, w 2022 roku, pisałem, kiedy pojawiały się takie pomysły ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że jakakolwiek misja pokojowa to może być prowadzona wtedy, kiedy ma mandat Organizacji Międzynarodowej. Na ogół Organizacji Narodów Zjednoczonych bywały też misje prowadzone pod mandatem Unii Europejskiej. Natomiast no, warunkiem tego jest zakończenie walk, gorącej fazy walk, a nie wejście misji. Niejako do walki, do strefy walki. To, to po prostu się nie dzieje. To nie jest misja pokojowa. Jak sama nazwa wskazuje, misja pokojowa ma za zadanie utrzymanie pokoju, a nie włączenie się do walki. No więc druga możliwość, co pan minister ma na myśli, to to, że on używa tego stwierdzenia wejście wojsk NATO na Ukrainę wyłącznie opisowo i ma tak naprawdę na myśli wejście wojsk pojedynczych krajów NATO, nie jako NATO, tylko tych krajów. I na mocy y, decyzji bilateralnej z Ukrainą y, dogadania się na ten temat. I to oczywiście oznacza rzeczywiście, że nie wchodzi wtedy w grę artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, no bo on mówi o podjęciu, zresztą nie bezwarunkowym, to też trzeba pamiętać, o podjęciu działań w razie zaatakowania kraju członkowskiego, a nie w sytuacji, kiedy ten kraj członkowski de facto sam włączył się do wojny. Przecież w NATO, tak jak powiedziałem, są kraje o bardzo różnym nastawieniu. Taka decyzja o przyjściu z tą wspólną obroną musiałaby być decyzją wszystkich członków NATO no, na przykład też wspomnianej tutaj wcześniej Grecji czy właśnie Turcji a tymczasem trudno sobie wyobrazić podjęcie takiej decyzji w Radzie Północnoatlantyckiej w sytuacji, jeżeli część tych państw, ze względu na swoje szczególne nastawienie do tej sytuacji, uznałaby, że Polska po prostu, Polska czy inne kraje, nie wiem, bałtyckie, które też są bardzo wojowniczo nastawione, sprowokowała tak naprawdę atak strony rosyjskiej. To zresztą warto też zauważyć, że takie no, dosyć dziwaczne dwugłosy czy rozdwojenia jaźni pojawiają się nie tylko w Polsce, ponieważ dopiero co zrobiła się pewna awantura polityczna w Estonii, kiedy dziennikarze stwierdzili, że w wywiadzie dla amerykańskich mediów pani premier Kaja Kallas mówi, że Estonia rozważa wszystkie warianty, łącznie właśnie z takim wariantem wysłania żołnierzy, podczas kiedy w kraju, czyli w Estonii, stwierdziła, że absolutnie nie, my swoich żołnierzy estońskich na Ukrainę nie zamierzamy wysyłać. No to w takim razie o co tutaj chodzi? I nawet jeżeli nie odpowiemy w tym programie na to pytanie wprost, to myślę, że na pewno Słusznie wskazujemy, że dzieje się za kulisami, niestety, jak zwykle, czyli bez jawności wobec obywateli, coś niezwykle niepokojącego. Właśnie można dodać taką atmosfera, takiej samosprawdzającej się przepowiedni. To znaczy, coś się dzieje, i nagle coś się wydarzy, i powiedzą, no tak jesteśmy, mówiliśmy o tym, że tak, że tak będzie, a to przepowiednie się samemu, samemu Pod, stworzyło. Podejdźmy do tego z innej strony, analizując interesy. Wiemy, że Joe Biden. Pan, pre, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych nie wygra kampanii wyborczej, jeżeli nie będzie miał sukcesu ukraińskiego. Dla niego sukcesem ukraińskim może być zmontowanie jakiejś koalicji, która przystąpi do wojny razem z, z wojskami ukraińskimi przeciwko Rosji. Czasu ma niewiele. W listopadzie są wybory prezydenckie, a więc ten newralgiczny czas to jest, dziś mamy marzec, od marca do listopada. To jest newralgiczny czas, w którym może wydarzyć się coś złego z punktu widzenia interesów. Interesy obecnej administracji Stanów Zjednoczonych są takie, żeby tą wojnę rozognić i przechylić jakoś propagandowo w stronę administracji Biden'a, bo to Biden jest odpowiedzialny za tą wojnę. Z drugiej strony, co myśli Putin, mało wiemy, ale słyszeliśmy wywiad z Takerem, o którym to. mówiłem, z Kasem Tucker. I w tym wywiadzie Putin wyraźnie mówi: my nie mamy w tej chwili. Jakichś y, wielkich y, planów strategicznych ataku, ale jeżeli, i właśnie to jeżeli, to może być wysłanie polskich oddziałów, to my jesteśmy gotowi, żeby zaatakować, czy zaatakować, no, po prostu przystąpić do walki. Przystąpienie do walki dziś z Rosją jest dla Polski absolutnie destrukcyjne. I boję się, że na ołtarzu tych interesów, tylko nie naszych, a globalnych, globalnie stan, interesów amerykańskich, może być poświęcone bezpieczeństwu naszego kraju i obywateli. No i teraz w kontekście tego, co działo się przez ostatnie y, miesiące, właściwie już nawet więcej z polską armią, to oddawanie wszystkiego, pozbywanie się na rzecz walczącej Ukrainy, no to nie stawia nas to w dobrej sytuacji, która i tak raczej nie, nie byłaby zbyt pozytywna. Jesteśmy w gorszej sytuacji militarnie niż w 1939 roku, bo wtedy przynajmniej uzbrojenie wykazywane było na stanie polskiej armii. Co często nie użyte, ale było. Dziś mamy, jesteśmy potęgą na papierze w zakupach czołgów chociażby koreańskich, które jednak nie są w jednostkach wojskowych. Jak będą walczyć brygady pancerne, nie mając czołgów, które wysłaliśmy na Ukrainę? O, to jest dobre, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. O tym rozdawaniu i wydawaniu tych, tych polskich uzbrojenia mówiliśmy wielokrotnie. Ale tu jeszcze pana rektora Warzyka chciałem zapytać jeszcze jednego gracza, chociaż o Stanach Zjednoczonych też pewnie jeszcze warto wspomnieć, ale Francja, która chociaż przez chwilę wydałaś się takim jastrzębiem tu wypowiedzi prezydenta Macrona dotyczące właśnie udziału yy, wojsk NATO czy w ogóle Zachodu w wojnie na Ukrainie potem lekkie wycofanie się z tego no ale jednak słowo słowo się rzekło ale też wiele osób zadziwionych było mi kompletnie, kompletnie mi to nie zaskakuje dlatego, że Francja tutaj realizuje dwa cele Pierwszy cel to jest ugruntowanie przekonania, a być może ugruntowanie go również jakimiś twardymi działaniami, choć nie wiem, czy można o to pana prezydenta Macrona podejrzewać, że konieczne jest stworzenie europejskiej armii z prawdziwego zdarzenia. I moim zdaniem to jest drugie dno dużej części tych zabiegów, które w tej chwili widzimy, zwłaszcza jeżeli weźmie się perspektywę hmm, Obniżenia zaangażowania, bo nie powiedziałbym kompletnego wycofania, ale obniżenia zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie po ewentualnym zwycięstwie Donalda Trumpa. Moim zdaniem tutaj nie będzie jakiejś zmiany o 180 stopni, ale taka zmiana powiedzmy o, no może nawet nie 90, ale dajmy na to 70 stopni może być. No i na tym moim zdaniem gra tutaj pan prezydent Macron, to jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że pamiętajmy, że wszystko to, co się dzieje od 2022 roku, ma ogromny wpływ na hmm, przychody firm produkujących uzbrojenie. W różnych krajach świata, oczywiście, bo również na przykład w Izraelu, no w Korei, to my doskonale wiemy. Ma to również wpływ na polski przemysł, chociaż on nie jest specjalnie duży. No ale bardzo duży przemysł zbrojeniowy ma Francja. I Francja, oczywiście, na tym wszystkim korzysta. Więc ja odczytuję to najzwyczajniej jako realizację interesów francuskich. I to jest tak, że różne strony w tym konflikcie próbują realizować różne interesy, natomiast najmniej mam wrażenie własny interes próbuje realizować Polska. I to jest poniekąd, no i, i śmieszne w jakiś sposób, i tragiczne, i żenujące. Zwłaszcza żenujące były te zachwyty polskich polityków, niektórych nad słowami pana prezydenta Macrona, no a to jednak ja zawsze polecam spojrzenie na mapę Europy, żeby sobie zobaczyć, kto jest na pierwszej linii ewentualnie, a gdzie jest Francja, i wziąć sobie linijkę, jak ktoś umie przeliczać skalę na mapie i zobaczyć, ile w prostej linii jest od granicy z Białorusią, no czy powiedzmy od granicy z Rosją do Warszawa, ile jest do Paryża. No to, to naprawdę są jakieś najprostsze operacje myślowe. No, i jeszcze wielki gracz Niemcy. No właśnie, to też, też warto zapytać. To jest na to Berlin? To jest gracz, który w tej chwili co prawda nie może jeszcze pężyć muskułów militarnych, ale na pewno te muskuły ekonomiczne i gospodarcze posiada. I teraz umknęła nam chociażby taka sytuacja, że niedawno z wizytą na Ukrainie była pani Annalena Berbeck, minister w rządzie federalnym, która otwierał, miała otworzyć stację odsalania wody. Wybudowaną przez niemieckie koncerny. Nie otworzyła, bo nadleciał rosyjski dron i musiała uciekać przez granicę z Mołdawią, bo spanikował ten cały konwój, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się, że pełną parą indo, idą interesy niemieckie na Ukrainie. A więc zaangażowanie gospodarcze Niemiec na Ukrainie zaczyna prowokować, także nastawienie Niemiec do tego, żeby przystąpić do, do wypychania chociażby Rosjan z pewnych terenów Ukrainy. Czyli to mamy trzeci interes, który też warto wspomnieć. A najlepiej analizuje się sytuację, o których mówimy nie mamy hmm. pełnej informacji od strony interesów. To taki może takie pytanie, komu to służy? Po prostu. No to, Niemcy robią jest... interesy. Francuzi wysyłają broń i robią interesy. Amerykanie od początku robią interesy na tej wojnie. Może najmniejsze interesy robi Ukraina, która ponosi po prostu tragiczny ciężar tej wojny, ale gdzie tu jest Polska? Gdzie są polskie interesy? Na no, to od początku można było zapytać naszego zaangażowania, a kiedy ta wojna się zaczynała i tego, jak politykę polska była prowadzona, o czym też rozmawialiśmy, że tutaj tak pan, pan redaktor Warzecha mówił, że polski interes nie jest zadbany. No, czy on był kiedykolwiek od, ty, od początku tej sytuacji? Ale to, ciekawe jest to, że ta stacja odsalania została wybudowana w Mikołajowie czyli niedaleko od najgorętszej linii frontu. To, co się dzieje w, głębiej w Ukrainie, na Ukrainie mm -hmm. i y, jakie tam koncerny już biorą udział w działaniach, już, Wiele mówiliśmy o koncernach rolnych. No tak, które poprzejmowały to przejmowały ogromne obszary. A co to ne, mieliśmy odbudowywać? Krajskie. Panowie pamiętają tą mapę? Doniec. Donieck, tak, właśnie. I też, też, też jakoś to słabo. Udawałem się, że z Putinem się będziemy musieli dogadywać. Właśnie powstaje prawie... pytanie, czy to nie były takie, jak ktoś nam Inflanty nie darował. To jest, to jest, to jest osobna, osobna historia. E, no więc tutaj trzeba się trzeba się, trzeba się temu przyglądać. Natomiast no, tak, wizyta, wizyta w Stanach Zjednoczonych prezyd... naszego pana prezydenta i premiera, premiera Tuska no też zadaje pytanie, co. Co tam naprawdę usłyszą, to jest inna. inna no I sprawa. zobaczmy Państwo teraz na tą rywalizację polityczną wewnątrz Polski. Tu na noże się bijemy, tak? Jest wielka wrogość między Pisem i Platformą, ale tam obaj są wezwani jak petenci wręcz, i będzie im wygłoszone stanowisko, do którego mają się zastosować. Tusk masz to zrobić i Dudaty też nie przeszkadza, i masz to zrobić. Ale może to będzie zdjęcie, można zrobić takie. Zdjęcie sobie zrobią, jak kucną przy, pamiętałem, przy pamiętałem stole. Pajdę, takie, takie tak. jak tam przy, przy prezydencie, nasz prezydent. No, dwóch stron kucną teraz przy stole i zrobią sobie zdjęcie. Ja mam, Proszę bardzo. Ja mam nadzieję, że, że pan prezydent Biden zostanie odpowiednio farmakologicznie do tej wizyty <laughs> przygotowany, bo mam wrażenie, że on tylko wtedy w ostatnim czasie, przynajmniej tak jest, zaczyna kojarzyć mniej więcej o co chodzi, jak właśnie można podejrzewać, że został odpowiednio farmakologicznie przygotowany i mówiąc zupełnie bez ironii, no jego wiek i jego kondycja umysłowa jest gigantycznym problemem dla demokratów w tej kampanii, a przecież to jest dopiero początek kampanii i naprawdę nie wiadomo w jakim stanie Joe Biden będzie pod jej koniec, bo to jest kampania amerykańska, kampania wyborcza, prezydencka, to jest niesamowicie wyczerpujący proces. Oczywiście Donald Trump też jest bardzo starszym człowiekiem, natomiast no jednak porównanie tych dwóch kandydatów wskazuje, że nie wiem, czy to kwestia sposobu życia, czy, czy, czy genów, czy czegoś jeszcze innego. Natomiast Donald Trump, któremu się też jakieś tam wpadki zdarzają, ale to jest okaz zdrowia i przytomności umysłu i kontaktu z rzeczywistością w porównaniu z, z panem Bidenem. Natomiast co do samej wizyty. Obu polskich polityków, to ja nawiasem mówiąc, jestem ciekaw, czy oni jednym samolotem będą lecieć do Stanów, to jest też interesujące. Natomiast, no, tak mi się wydaje, że te przepisy wykluczają taką wspólną podróż. Natomiast rzeczywiście wygląda to tak, że panowie zostali wezwani na dywanik i żadne tutaj konferencje, wystąpienia tego nie zmienią, no bo ta wiadomość pojawiła się od strony amerykańskiej. Bardzo nagle, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi, jest to jednak ewenement, żeby obaj politycy pełniący najwyższe funkcje z danego kraju taką wizytę odbywali. No I teraz, o co tutaj może chodzić? Co można podejrzewać? Ja, niestety, jestem mocno zaniepokojony z tego powodu, o którym tutaj mm, powiedział już Witold. To znaczy, faktycznie, jest tak, że Joe Biden postawił na Ukrainę wszystko. I to będzie jeden z głównych, nie najważniejszy być może, ale zaraz tam na drugim, czy najdalej na trzecim miejscu wątek jego kampanii wyborczej, bo myślę, że my też mamy trochę spaczoną perspektywę w patrzeniu na tę kampanię, no bo patrzymy z naszej z polskiej, polskiej strony. Natomiast dla Amerykanów bardzo ważne są takie rzeczy jak bezpieczeństwo na ulicach, bezpieczeństwo wewnętrzne, kwestia imigracji z południa, czyli nieszczelność granicy z Meksykiem. Narkomania, no przede wszystkim kondycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych, to są rzeczy, które ich obchodzą jednak bardziej niż sprawy, które się dzieją za oceanem. Ale myślę, tak jak powiedziałem, że będzie to powiedzmy trzecie miejsce w hierarchii ważności, no może w niektórych momentach czwarte, natomiast bardzo wysoko w tej hierarchii. Więc ym, obawiam się rzeczywiście, że może to być jakaś próba wpłynięcia na Polskę albo przynajmniej wybadania. U obu tych polityków, jak ich elektoraty, jak ich wyborcy przyjęliby jakąś formę głębszego zaangażowania, gdyby była taka potrzeba, bo też nie sądzę, żeby tu chodziło o wydanie wprost jakiegoś polecenia, że teraz to ma się już stać. Natomiast myślę, że takie bardzo poważne i głębokie sądowanie w trakcie tej wizyty no może mieć niestety miejsce. Druga hipoteza to jest, którą ja tam już wcześniej stawiałem. Jest taka, że Waszyngton doszedł do wniosku, że bardzo głęboki, wyniszczający spór polityczny w jakiś sposób zagraża amerykańskim interesom i że trzeba postawić jasną granicę i powiedzieć tym dwóm chłopcom, którzy się nawalają łopatką, łopatkami po głowach, że tam jędruś ty do tego kąta, Donek ty do tego kąta, i tutaj możecie się tam piaskiem w siebie rzucać. Ale żadnego walenia się po głowach, bo wtedy już my mamy problem. Oczywiście te dwa wątki mogą zaistnieć równolegle. Może chodzić i o to, i o to. Natomiast, tak jak powiedziałem, sama wizyta, sposób jej zapowiedzenia, tryb jej zorganizowania nie są standardowe i mogą wywoływać podejrzenia. No, no i zwołanie w trybie nagłym Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie pokazuje, że sytuacja jest naprawdę poważna. A jeszcze jak na to wszystko rzucimy e, sytuację, o której mówi się, jaka dzieje się na froncie e, wojennym, to, kiedy to ukraińska to jest taka, jak jest, przewidywaliśmy od no miesięcy, właśnie. że armia ukraińska skończy, zacznie biegać na oparach, skończy swoje rezerwy i ta masa rosyjska będzie zacznie przeważać. No i tak jest. No. Mhm. To tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, a żaden z nas nie jest wojskowym. I teraz Zestawcie Państwo te wydarzenia i te opinie z wypowiedziami naszych generałów. No tak, gdzie tam pod jeden, to ho, ho, kiedy mieliśmy... Jeden komunistycznie wykształcony mieliście. generał Komornicki y, urwał się jakby z tej smyczy i wygłosił znakomite analizy strategiczne, pokazując, że jest fachowcem. Ale to jeden generał i to jeszcze ze starej szkoły. A cała reszta co wygadywała? I gdzie oni teraz są z tymi analizami? No właśnie, gdzie oni są, a gdzie my jesteśmy z tymi analizami, bo ja mam wrażenie, że o te analizy była oparta nasza polityka czy zagraniczna, tak. czy nie tylko. Już nie że... mówiąc o słynnych geopolitykach, którzy o, też przecież to... mieli takie prognozy, że wszystko się odwrotnie potoczyło. No to nie, to, to trzeba tak może słuchać niektórych, że jak on mówi tak, to trzeba uważać, <laughs> że jest dokładnie dokładnie, dokładnie, dokładnie dokładnie, odwrotnie. I właśnie, ale o ten wątek frontowy, wątek wojenny też pana rektora Waszych chciałbym zapytać, jak w jaki sposób to jeszcze komplikuje, aby nie powiedzieć, dramatyzuje tą całą sytuację. Ja mogę tylko się podpisać pod tym, co powiedział Witold, to znaczy kiedy tak zwane ruskie onuce mówiły rok temu czy półtora roku temu, że się to tak skończy, ponieważ Ukraina nie będzie w stanie nawet przy sporej pomocy Zachodu wygrać z po prostu masą rosyjską, która to masa może mieć być może nie najnowocześniejszy sprzęt, ale ma go dużo po prostu. No to wtedy właśnie byliśmy defetystami, ruskimi onucami. Ja pamiętam te wszystkie wypowiedzi, już nawet mi się tego po raz, po raz kolejny nie chce powtarzać, jakie to były kpiny w... Maju, czerwcu, w listopadzie 2022 roku, haha, ha, ruskie wsadzają układy od pralek do rakiet, przecież to się musi zawalić, a Putin ogłosił mobilizację, no to zaraz będzie bunt, Putina wyniosą z Kremla i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy tutaj cały zrobić przegląd ekspertów, analityków, już nie mówiąc o mediach społecznościowych, gdzie takich zapowiedzi było pełno. No i mamy marzec 2024 roku Rosjanie przełamują obronę ukraińską w okolicy Awdijewki. No i idą sobie, znaczy idą, z trudnością posuwają się, powoli, ale idą na zachód. I rzeczywiście do mnie przemawiają te argumenty, nie wdając się już tutaj w szczegóły operacji wojskowych, bo ja się też na tym nie znam, natomiast przemawiają do mnie te argumenty analityków, którzy stwierdzają. Że Ukraina powinna była wykorzystać optymalny dla siebie moment na negocjacje pod koniec 2022 roku i skonsolidować resztę faktycznie kontrolowanego przez siebie terytorium. Ale skonsolidować w taki sposób, żeby następne ewentualne rosyjskie uderzenie na ten pozostały kontrolowany przez Kijów obszar było bardzo kosztowne i bardzo trudne, że powinna wykorzystać ten czas. Natomiast no, mrzonki o tym, że da się odbić, Wszystkie zajęte przez Rosjan terytoria, bo przecież to były mrzonki, które mówiły nie tylko o odbiciu tego, co Rosjanie zajęli od 24 lutego 2022 roku, ale to były mżonki mówiące o tym, że za chwilę wszystkie obszary zostaną odebrane. Te wcześniej zajęte też, łącznie z Krymem. Więc te mrzonki no, spowodowały, że nie było wtedy. Możliwości podjęcia rozmów. Zdaje się, że były jakieś takie szanse. Ja oczywiście z bardzo dużą rezerwą przyjmuję słowa samego Władimira Putina, bo tutaj wierzyć absolutnie nie można tak wprost. Natomiast no, on tam podrzucał takie tropy, jak rozumiem, do, 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 do dalszego rozrobienia, ewentualnie przez zachodnie media, mówiąc o tych sytuacjach, kiedy, jak twierdził, Rosjanie gotowi byli się układać, i ja jestem w stanie uwierzyć, że takie momenty w 2022 roku jeszcze były. W 2023 myślę, że mniej, jeżeli w ogóle jakieś były. No teraz to jest oczywiste, że Rosjanie nie będą chcieli rozmawiać, ponieważ po prostu mają przewagę. Więc to będzie musiało jeszcze potrwać. Być może, i tutaj wracam do takiej tezy, którą myśmy wielokrotnie w tym programie stawiali, momentem przełomowym dla zawarcia jakiegoś rodzaju układu umożliwiającego zakończenie tej gorącej fazy walk będą właśnie wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie tego roku. Mhm. No, znaczy, się, bo tu jeszcze osobliwa sprawa, że my tak naprawdę możemy, mam wrażenie, że zostajemy sami z tym wszystkim, no bo tu kolejne kraje deklarują, że one nie bardzo, tutaj Słowacja, Węgry, to wiadomo, w Estonii to, co pan redaktor Warzecha mówił i inne kraje, które jakoś tam były do tej pory bardziej gorące, w gorącej wodzie kąpane, teraz, teraz tonują, no a my wydaje się, że brniemy dalej w tym samym kierunku. Ale w samych Niemczech to może być bardzo ważącą kwestią polityczną, dlatego że AfD bardzo wyraźnie zaczyna być Dzień. antywojenne. Więc i rośnie w siłę. Po, popularność AfD wzrasta. Więc Scholz sam musi ocenić własny rynek polityczny, na ile Niemcy chcą się angażować w konflikt ukraiński. Bo od początku nie wykazywały entuzjazmu do tego, żeby się angażować, ponieważ to szkodziło jej gospodarce. I teraz jest też kwestia, na ile Niemcy jeszcze wytrwają bez rosyjskiego gazu. Na ile niemiecki przemysł wytrzyma mhm. bez rosyjskiego gazu. Więc nasz zachodni, potężny, jak na nasze warunki sąsiad, także jest dosyć labilny, jeżeli chodzi o stosunek do wojny na Ukrainie. Bo są pewne deklaracje, ale też jest praktyka. Oni chcą robić interesy, mówię o Niemcach. Nie chcą walczyć. Żeby nie było tak, że się wszyscy chcą zaangażować, tylko najlepiej polskimi rękami. Wszyscy polskimi rękami chcieliby spróbować, czy dopływ świeżego mięsa armatniego może zmienić sytuację na froncie. Ale świeże mięso armatnie to może być mięso. Znaczy, to mogą być polscy żołnierze. I teraz jakim to będzie wielkim paradoksem, gdy widzimy na ulicach polskich miast dekujących się tu Ukraińców, mhm. uciekających przed poborem, jeżdżących dobrymi samochodami, zachowujących się coraz bezczelniej i coraz głośniej na ulicach polskich miast, a my będziemy wysyłać tam nasze, nasze dzieci na śmierć, podczas gdy tutaj stacjonuje batalion Dubaj, jak to nazwano w, w, na Ukrainie? I sam władze Ukrainy. Ukrainy mówiły, że nie mają rekrutów. Tak. Mhm, proszę bardzo. Tu są rekruci. Lepiej wysłać dekujących się Ukraińców w Polsce, można to zrobić. Administracyjnie przekazywać tych Ukraińców administracji Żołęckiego, niż wysyłać polskich żołnierzy, bo stoimy przed takim dylematem, i warto to po raz pierwszy powiedzieć publicznie. Albo wyślemy polskich żołnierzy, albo dezerterów ukraińskich wyślemy na Ukrainę. Pomożemy im po prostu mobilizację tak. realizować. Tak, jak ogłosili pan doktor Warzecha. Tak, tutaj y, warto o paru rzeczach jeszcze powiedzieć. Po pierwsze, y, te sceny, które się niedawno ukazały i których autentyczność potwierdziły, y, potwierdziła niezależna weryfikacja przez zachodnie media, więc to nie są jakieś filmiki fejkowe wrzucane przez ruskich troli. Y, mam na myśli te dosyć taką porażającą scenę przechwycenia przez y, y, SBU. Y, Transportu dekowników czy dezerterów, którzy byli blisko już opuszczenia Ukrainy, jechali takim, takim vanem, gdzie pojawiła się informacja, zresztą w niemieckich mediach, że stawka za wykupienie się w ten sposób od udziału w wojnie wynosiła około 10 tysięcy euro. No i to jest taka dosyć porażająca scena, kiedy ci. Członkowie czy, czy funkcjonariusze SBU tam biją pałkami tych ludzi, wyzywając ich od najgorszych. No to też można zadać sobie pytanie, jakie tak naprawdę są nastroje na samej Ukrainie, a także jaka jest wartość takiego żołnierza. Bo przecież ta sytuacja się dosyć mocno zmieniła, jednak od momentu ataku na Ukrainę nastroje się znacznie ochłodziły. I myślę, że no, wysłanie, bo Witold mówi, złap, złapać tych, tych ludzi, którzy są w Polsce i wysłać ich na Ukrainę. Natomiast z ukraińskiego punktu widzenia to może być problem, bo jak, jaką motywację do walki ma taki żołnierz? Oczywiście, żołnierz postawiony tam w sytuacji ostatecznej, być może który ma za plecami komisarza politycznego, tak jak to Sowieci robili, no siłą rzeczy będzie walczył, ale. Ukraińcy odparli ten pierwszy impet rosyjski, dlatego, że naprawdę wierzyli w swoją sprawę. I to trzeba bardzo szczerze i otwarcie i uczciwie przyznać. Natomiast no, jednak ta sytuacja się mocno w ciągu tych dwóch lat zmieniła. Ale tutaj warto zauważyć, że to też dotyczy Polski. Bo trzeba wskazać, i to się bardzo rzadko pojawia, to jest moim zdaniem niezwykle istotna kwestia. Trzeba wskazać na taki efekt, który ja obserwuję. W mediach społecznościowych, na razie to jeszcze się nie pojawia w tym głównym nurcie komentarzy, chociaż ja już taki tekst też napisałem. Mianowicie coraz więcej osób stwierdza coś takiego: Jestem gotów walczyć za Polskę i za swoją ojczyznę. Oczywiście, pod warunkiem, że to nie my sprowokujemy konflikt. I tutaj jest kwestia też motywacji do walki i ewentualnego zachowania Polaków w takiej sytuacji. Ja przypomnę, że ustawa o obronie ojczyzny, uchwalona z wielką pompą przez PiS, zawiera przepisy, które wyłączają z ewentualnej mobilizacji nie tylko osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie. No to można jeszcze zrozumieć, że to, jest, to są członkowie rządu konstytucyjni, oczywiście prezydent, konstytucyjni ministrowie, tam nie wiem, no posłowie powiedzmy. To też jeszcze ewentualnie można zrozumieć. Ale dlaczego w gronie osób wyłączonych są radni, na przykład, radni Gmin. Dlaczego jest tam zostawiona furtka dla wyłączenia praktycznie dowolnej osoby, którą rząd uzna za ważną dla obronności państwa? Bo jest tam taki przepis. Można uznać na przykład, że nie wiem, syn pana ministra jest ważny dla bezpieczeństwa państwa, dać mu jakąś fikcyjną funkcję i on już wtedy nie podlega mobilizacji. Więc no, to są takie czynniki. To znaczy po pierwsze, właśnie te zapisy, po drugie, zachowanie polityków, które mogą spowodować, że my, jeżeli nadejdzie taki moment, oby nie, bardzo bym nie chciał tego, ale jeżeli taki moment ostateczny nadejdzie, to się możemy bardzo grubo zdziwić, jak się duża część Polaków zachowa. I prawdę mówiąc, tak jak ja nie jestem w stanie winić tych Ukraińców, którzy stwierdzili, że to jest skorumpowane państwo, za które oni po prostu nie chcą walczyć i mają tego dosyć i uciekają, to tak samo no, ja uważam jednak, że jest bardzo duża dwuznaczność moralna w tej sytuacji, kiedy się wymaga od obywateli, żeby podjęli się obrony państwa, które de facto samo się wpycha do wojny. No, to ja rozumiem, że to jest może bardzo kontrowersyjne, co mówię. Ale zwłaszcza dla konserwatywnego widza. Ale ja relacjonuję sposób myślenia, który się coraz częściej w polskiej sferze publicznej, zwłaszcza jak się spojrzy do mediów społecznościowych, pojawia. I wydaje mi się, że politycy są tego kompletnie nieświadomi. Mhm. Jeszcze dodajmy jeden fakt: w polskich mhm. więzieniach przebywa teraz mnóstwo Ukraińców za przestępstwa kryminalne i drogowe. Jazdę po pijanemu, rozboje, różne tego typu rzeczy. Dlaczego polski podatnik ma utrzymywać tych ludzi w więzieniach? A dlaczego nie można zorganizować transportu tych ludzi na Ukrainę? Niech sobie komisje wojskowe z nimi radzą. Pewnie to jest jakiś pomysł, ale w, w tym kontekście, co pan rektor Warzecha mówił, to ranga wyborów samorządowych może być dużo wyższa, niż nam się, tak. niż nam się wydaje. Ale przypomnijmy jeszcze wypowiedź pana Hołowni. No właśnie, chciałbym, abyśmy przeszli płynnie od jednego to tematu. Jest etos przez etos rycerski. Przez właśnie rycerza Szymona Hołowni, który o to. Był etos rycerski, który, który kiedy pan, po... pan Hołownia po pierwsze, bez cienia właśnie, żenady mówi, że to jego żona będzie walczyć. Co więcej walczyć, ona zginie. Zginie, ale on chce wgniatać Putina w ziemię. Ale wcześniej, później tam gdzieś pan Hołownia też powiedział, że on też będzie oczywiście pójdzie na te ale to już tak. Ale czy długi... trafi? No czy trafi tak, ale rzeczywiście ta wgniata, wypowiedź... Czyście zauważyli te konstrukcje? Wgniatać Putina w ziemię butami na obcasach własnej żony. Czyli obcasikami sobie wgniatać. Ale, wgniatać. Tutaj, ale tutaj, szanowni panowie, mnie taka refleksja naszma, do czego ten feminizm paskudny doprowadził, bo tak przypomina mi się taka... Oschołownienia. Pan, pamięta, pamiętają panowie postać taką osobliwą, byłego prezydenta Polski. Był kiedyś taki prezydent, nazywał się Komorowski. O. I on swego czasu tam na spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych opowiadał że oto mężczyźni idą na polowanie, potem, a kobiety tam w domu. I je pilnować. I trzeba je pilnować. Tam prezydent tam Ameryki I bigosi, się zadziwił. I bigosi. I bigosi. A teraz, jak sobie wspomnę, pana marszałka Hołowni, to taki, co ten feminist zrobił? To te kobiety siadają na te F-16, walczą, giną, a on też może będzie walczył, ale przede wszystkim nie wiem. A ja sobie na wolę YouTube. nie wyobrażać, co się dzieje w domu pana Hołowni, jak zgaśnie światło. To, my, to nie wyobrażajmy sobie tego, ale zastanówmy się nad, bo jednak program bez Szymona Hołowni programem straconym, zresztą tak. to nas płynnie poprowadzi do, do kolejnego wątku, czyli do protestów rolniczych, ale nad tą wypowiedzią i nad pewnym konstruktem, jaki za nim stoi, warto się jeszcze pochylić. Oprócz takiej właśnie e, kpi, k, wersji wykpienia tego. Znaczy, pan Hołownia, zdając sobie sprawę z tego, że będzie y, jako jeden z pierwszych w, w, we współczesnych zaleszczykach, bardzo Trump Dracko wygraża w stronę Putina, bo wie, że zdąży uciec. No niestety, podobnie zachowywał się minister Beck, który mówił, że tu honor, Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da a za chwilę był już zaeszczyk. Mhm. Ale żonych chyba nie wysyłał. Co jednak prowadzi do tego, że bycie gwiazdą TikToka czy TVN-u to jest jednak troszkę coś innego niż bycie marszałkiem Sejmu, że jednak tutaj się panu marszałkowi mogło coś pomylić. W ogóle on taki, mam wrażenie, że stracił pan marszałek na fajności, bo i lewica go też przestała nagle lubić, pani Anna Maria ży, Żukowska. Ży. Pani Anna Maria To co mu powiedziała, to widać bo ten czar, czar pryska. Marszałek Hołowni. No bo Marszałek Hołowni. No tak, specjalistą od takich okrągłych flix. wypowiedzi. Tak. Przepraszam, przepraszam, proszę, pan Ukrajinowski. Tak, pojawił się taki bardzo trafny komentarz, że skończył się same Flix, zaczęła się prawdziwa polityka. No i to chyba najlepiej pokazuje, z jakim problemem się pan Marszałek Hołownia musi mierzyć. Natomiast no, on się musi rzeczywiście zmierzyć z problemem. Lewicy, która stawia swoje żądania i stara się ich pilnować, czyli tutaj głównie chodzi o żądania aborcyjne. Ja tu zaznaczam, że obiecałem swoim odbiorcom i swoim widzom, że uważając ten temat za kompletnie zastępczy w tej chwili, po prostu nie będę o nim mówił w sensie samego tematu aborcji. Uważam, że tak trzeba. Generalnie robić, no ale od strony politycznej można to skomentować. Więc pan marszałek szczerze, jak wiadomo, na konwencie seniorów, bo to relacjonował pan wicemarszałek Krzysztof Bosak, powiedział, że przed wyborami. Ze względu na to, jak mogą się zachować obawiające się reakcji biskupów, między innymi posłowie, no to nie ma sensu tych projektów aborcyjnych wprowadzać do porządku obrad. I właśnie za to go spotkała taka reprymenda, reprymenda również ze strony Anny Marii Żukowskiej, ale no, trzeba zauważyć, że sama co do samej merytorycznej strony, jakie jest tutaj podejście przedstawicielki lewicy, to znaczy jakby wziąć samą tę wypowiedź Szymona Hołowni. No to on ma generalnie rację, pisząc, że to nie jest taki temat, który powinien być w jakiejś gorączce rozpatrywany. Natomiast okazuje się, że lewica nie ma z tym problemu. To ma być jak największe podkręcenie emocji. Więc zobaczmy teraz z takiej trochę dłuższej perspektywy, w jakiej sytuacji nas to w ogóle stawia? Mamy moment, w którym obaj najważniejsi politycy w Polsce jadą złożyć wizytę amerykańskiemu prezydentowi. Mamy moment, w którym całkiem serio coraz więcej polityków w Polsce mówi o wysłaniu żołnierzy NATO. Na Ukrainę, a także o tym, że właściwie to już jesteśmy u progu tego, że nas Rosja zaatakuje, a w tym momencie lewica wyjeżdża z proaborcyjnymi projektami, bo to jest w ogóle najważniejsza sprawa do zrobienia to musi zostać zrobione. Wojna, nie wojna, panie wojsko, Biden, nieważne, ale aborcja musi być to jest podstawa. Będziemy mieli aborcję, to się obronimy przed Putinem. No przecież, słuchajcie, to jest jakaś paranoja. Ale grozi nam legion zaciężnych macic. Tutaj mogą znowu wykać. Tak, na już, już już, już groszą. Ale to też pokazuje, wiecie panowie, ja się nawet cieszę, że tak się, tak się stało, że lewica pokazała to jednak to oblicze, na czym, na czym im naprawdę zależy, bo to były takie, oni tak zaczęli tak, takie kontredanse z pisem, tu się wydawało takie ciekawe oblicze lewicy, niektórym się wydawało, że ta lewica może z jakąś dyskutować, a tutaj wyszły te same posłanki, które były tam nie tak dawno idolkami, bo popierały CPK czy coś Ale innego. A tutaj okazało się, że co jest dla nich, co jest Ale dla nich najważniejsze. To tam. Tak, na pewno wielu przestępców stwierdziło, że, że nie dobierze się nie, do nich, bo, bo te tańce ich powstrzymały. Ich znaczy, jedną tu, przepraszam, jedną rzecz. Ja muszę tutaj korektę taką gwoli uczciwości, Aha. że tam główną y, osobą wspierającą projekt CPK to była pani poseł Paulina Matysiak, która ma co prawda kompletnego hopla antysamochodowego, ale ona jednak się nie sytuuje w pierwszej linii tych y, posłanek domagających się. Domagających się aborcji, no i ona też nie tańczyła w tym żenującym spektaklu. To tutaj tą panią poseł bronimy. Są, są, różne, są różne osoby. Tak, ale chodzi mi, chodzi, chodzi mi o taką ogólną lewicową formację. Ja podejrzewam, formację. że ten taniec był po to, żeby inżynierowie i lekarze z Afryki zobaczyli atrakcyjność tych pań i wzięli pod uwagę. I żeby Prawdę tu rzeczy. przyjeżdżali, czy też nie przyjeżdżali, a to sobie oh. każdy musi odpowiedzieć w swoim, w swoim sumieniu, poczuciu estetyzmu i to zostawiamy. Coraz prowadzi do jeszcze do, na, na, na polski rynek. I na polską, na polską scenę to jest kwestia protestów rolniczych, które trwają, są, jeden się skończył, drugi następuje, no ale doszło do, trzeba powiedzieć, scen naprawdę oburzających, do niektórych, którzy mówią, do pacyfikacji tego protestu, tego, jak się zachowywała policja, te obrazki z latającymi kostkami, ten obrazek tego protestującego z tą flagą rzuconego na przysłowiową glebę. No tutaj naprawdę wiele, wiele rzeczy jest. A z drugiej strony mówią, że no, póki były protesty spokojne, to policja nic nie robiła. A tu się jacyś radykałowie pojawili. Jeszcze skąd ci radykałowie? Do tego jeszcze dojdziemy. To jest technika to jest... pana Sienkiewicza. To, że pan Sienkiewicz w myśl noskiej zasady, że raz się zajmuje bezpieczeństwem, a raz kulturą, ja to, to że jest to teraz się za, za, zajął się kulturą, ale w sposób siłowy przecież. Zaczął się nudzić, bo już po, przejmował te media publiczne, powsadzał tam panów czyżów i nalał czystej wody. No więc teraz zaczął się nudzić i zaproponował zapewne panu Kierwińskiemu starą, sprawdzoną metodę. Podpalenie jakiejś budki pod ambasadą rosyjską albo wysłanie na ulicę aktywu który rozogni nastroje i będzie tymi kostkami miotał i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że jaki ten PiS był, taki był, ale w czasach PiSu żadna manifestacja nie przebiegała gwałtownie. No bowiem uczestnicy, nawet y, te zaciężne macice, jak chodziły... A, ale tutaj, nie no, panowie, panie Witoldzie, tu jest od razu głos, że policja biła teraz rolników, ale biła też kobiety, że, że biliście kobietę. Toż... No ale Czarnie, kogo? Bo to babcie Kasię? Jakąś... Czy... To no. tam pobito, bo ja tego do, do dzisiaj nie mogę dojść? Kogo pobito, ja tylko tu głos tutaj, kogo pobito to w, w starciach z zaciężnymi macicami? A, ale był spokój, były marsze niepodległości. Bardzo no to prawda, to prawda, szczególnie to jest dobry wystąpienie. Nic się nie działo. Tak? Skończył się rząd Tuszka, przestały być starcia. Nie dlatego, że e, policja zmieniła nastawienie, tylko że przestali się pojawiać prowokatorzy podpalający niesprawne wozy tvn u Albo rzucający, czy popadnie, albo przygotowujący kostki. Że może któryś z uczestników protestów padnie na pomysł, żeby tą kostką rzucić, a jak nie, to się wyśle funkcjonariusza po cywilnemu i on rzuci. I wtedy jest znakomity pretekst dla y, towarzysza Donalda Tuska, żeby skorzystać ze, z całego gotowego sztafarzu pana Górnickiego i Urbana. Bo przypomnę, że przecież. Y, reżim Jaruzelskiego nigdy nie walczył z opozycją polityczną, tylko z wichrzycielami i chuliganami. No tak. I teraz Tusk także nie walczy z rolnikami, tylko z wichrzycielami i chuliganami. To jest, te, to jest te, ta sama konstrukcja propagandowa, która była stosowana przez pana Górnickiego, bo on wymyślił termin wichrzyciele, taki znakomity, no barwny termin literacki, no a pan y, Donald Tusk uzupełnił to, że to są chuligani, prawda? To Taki język urbanowski. No, co prawda, urban już nie żyje, ale jego duch ciągle panuje nad otóż, Warszawą. Otóż to, no ale co też to mówi, tutaj do pana lektora Warszawy się pytam o kondycji polskiej, polskiej policji, bo nawet jeśli były to takie działania, o których mówi pan, ale jak policja się zachowywała, to też no, zasługuje na Ja, no, ja na nawet wtrącę i... jedno słowo. Otóż obecnie pełniący obowiązki komendanta głównego, to człowiek, z tego co wiem, bardzo rozsądny, fachowy. I o takim raczej nastawieniu w kierunku unikania jakichkolwiek starć. Bo nie mamy ciągle komendanta głównego, jest pełniący obowiązki komendanta głównego. Akurat to o, nim, o tym panu wiem, że to dosyć dużej przyzwoitości człowiek. Nie wiem, czy mu nie szkodzę w tym momencie, mówiąc takie rzeczy. Więc nie jest możliwym, żeby to komendant główny, czy pełniący obowiązki komendanta głównego, naraz nasłał tych policjantów na rolników. Bo to byłoby jakimś nie, działaniem kompletnie nieracjonalnym. Więc te decyzje zapadają gdzieś indziej. Być może w gabinecie ministra kultury, jak podejrzewam, a być może na korytarzu, na którym, pod śmietnikiem, na którym spotyka się minister Kierwiński z ministrem Sienkiewiczem. Mm -hmm. Całkiem możliwe. I ad jedną rzecz, to jest ciekawych czasów mamy, jak pan się zastanowił, czy jak mówi o kimś, że jest porządny, czy mu się nie zaszkodzi. Tak. To są dopiero, to jest dopiero tempus, tem, signum temporis. Pan redaktor Warzecha. No ja tutaj wystąpię polemicznie do Witolda, ponieważ o. nie zgadzam się z tym, że w czasach PiSu było spokojnie. Ja to bardzo uważnie obserwowałem. Rzeczywiście był taki okres pewnego uspokojenia bezpośrednio po 2015 roku. On trwał kilka lat, kiedy policja też próbowała budować swoje, swój wizerunek znacznie lepszy, ale po pierwsze to się skończyło w czasie pandemii. Po drugie, ja obserwowałem też zachowania policji w czasie tak zwanego strajku kobiet i trzeba obiektywnie przyznać, że ono było dalekie od tego, jak policja się powinna zachowywać. No, można nie zgadzać się z postulatami i sposobem ich wyrażania, bo było tam po prostu dużo wulgarności. Natomiast ja pamiętam dokładnie tę scenę, kiedy na przykład bez żadnego rzeczywiście wyraźnego powodu spryskana gazem została pani Barbara Nowacka, która obecnie demoluje polską edukację. Ale edukację demoluje, natomiast to nie ma żadnego związku z tamtą sytuacją. No i przede wszystkim warto pamiętać o tym, jak policja się zachowała w 2020 roku 11 listopada. To były działania absolutnie skandaliczne. Z ewidentnym złamaniem ustawy o broni i środkach przymusu bezpośredniego zadziałał policjant, który postrzelił podępikiem w policzek prawie że w oko. Fotoreportera tygodnika Solidar Solidarność pana Tomasza Gutrego, który zresztą nie uzyskał y, sprawiedliwości w sądzie w tej sprawie, a potem już po formalnym zakończeniu marszu nastąpił szturm y, zwartych oddziałów na przypadkowe osoby na stacji Warszawa-Stadion które to przypadkowo osoby zostały pobite, dziennikarze zostali obrzuceni granatami dymnymi, po czym dosłownie 10 minut po zakończeniu tej akcji pan minister Kamiński wystąpił ze stwierdzeniem, że wszystko było w porządku, bo on to wie od funkcjonariuszy. Potem było prowadzone w tej sprawie postępowanie, no i postępowanie zostało umorzone. Prokuratura wykryła, prokuratura stwierdziła, że tak, doszło do przestępstwa, Natomiast z powodu niemożności ustalenia sprawców, czyli po prostu krycia się nawzajem przez policjantów, śledztwo zostało umorzone. Oczywiście takie historie się zdarzały zawsze. Ja dostrzegam pewien taki, jakby ślad charakterystyczny w zachowaniach policji, teraz w czasie protestu rolników, który rozpoznaje, jako zachowanie policji sprzed 2015 roku, właśnie przy okazji, zwłaszcza marszów niepodległości, to są takie charakterystyczne działania czy sposoby działania, które można rozpoznać. No, na przykład pojawiają się nieumundurowani funkcjonariusze, którzy gdzieś tam się przemieszczają, wlatują w tłum, w tym tłumie coś tam robią, potem się chowają za szpaler umundurowanych policjantów. Natomiast kiedy ja porównywałem działania policji z czasów PiS, zwłaszcza z 2020 roku, właśnie z tym, co się działo w czasach platformy, no to jest taki pewien symbol. To znaczy ci policjanci, którzy przekroczyli uprawnienia 11 listopada 2020 roku, po prostu uniknęli kary. Ten policjant, który w 2011 chyba to było roku, Skopał na ulicy i pobił przypadkowego y, uczestnika marszu, który szedł sobie spokojnie chodnikiem. To jest ten słynny film, który można znaleźć jeszcze zresztą gdzieś tam na YouTubie. Został zidentyfikowany y, i został skazany. Ja nawet pamiętam, jak on się nazywał, bo nazwisko zostało podane do publicznej wiadomości. Nazywał się Karol Cack, funkcjonariusz oddziału y, patrolowo-interwencyjnego bodajże. Komendy stołecznej. No i on wyleciał z policji za to, co zrobił. Zapisu nikt nie wyleciał z policji. I zawsze było tak, że pan minister Kamiński wszystko usprawiedliwiał, absolutnie. Więc niestety problem jest moim zdaniem w samej policji. Oczywiście też w tym, jak ona jest wykorzystywana politycznie, ale każdy rząd ją wykorzystywał politycznie. Rząd Donalda Tuska wykorzystywał politycznie policję do tego, żeby sprowokować, moim zdaniem, pewne zdarzenia na marszu niepodległości, potem rząd PIS wykorzystywał politycznie policję i do ochrony domu Jarosława Kaczyńskiego, i przy demonstracjach kobiet, i przy marszu niepodległości jak już marsz niepodległości nie był fajny i nie dało się go razem poprowadzić i teraz też policja jest wykorzystywana politycznie. Cały czas jest to samo przy dramatycznie spadających standardach wyszkolenia policjantów, dramatycznie. Ja dostałem porcję niedawno informacji o tym, co się dzieje w szkołach policyjnych z dobrego źródła i jak to przeczytałem, to włosy stanęły mi na głowie. Sytuacje, w której kandydaci do policji handlują narkotykami. Narkotyki są znajdowane w szkole policyjnej, już nie powiem tutaj w której, żeby się nie narażać na jakiś proces. Kiedy okazuje się, że y, kandydat do y, policji y, nagle chce się rzucić z okna w budynku szkoły policyjnej, okazuje się, że ma od lat problemy psychiatryczne, które nie zostały znalezione w trakcie rekrutacji. To jest po prostu horror. Ci ludzie za chwilę wychodzą na ulicę. I oni dostają do ręki środki przymusu bezpośredniego, no i widać właśnie potem, jak się zachowują. Ten problem, tak jak mówię, on jest dwupoziomowy. Jeden poziom to jest wykorzystywanie policji przez każdą władzę i przymykanie przez każdą władzę oczu. Na to, co się złego w policji dzieje, a drugi poziom to jest dramatyczny stan samej policji, gdzie wakaty sięgają co najmniej około 20%. No to teraz symptomatyczne jest to, że gazem podczas tych manifestacji yy, oberwał z kolei poseł Męcen. Były takie obrazy. No i też jakieś jak emblematyczne jest to, co się działo z panem komendantem od Granatnika. I jaka jak dalej sytuacja. To też, to też pokazuje. To do dzisiaj tajemnica Granatnika jest niewyjaśniona. Mhm. Kto go odpalił i jak to się stało. No tak, ale to, to też Może to się dowiemy. Może Kierwiński to ujawni, bo nie będzie tam jego druhów z platformy. Może. Może. Zgoda. Co do stanu polskiej policji, zgoda jest coraz gorszy. Napawa mnie to coraz większym Pesymizmem w obliczu rozwijającej się przestępczości gangów ukraińskich. To są bardzo brutalne gangi y, posiadające broń, y, często składające się z przeskolonych ludzi mających y, doświadczenie bojowe i naprzeciwko nich staje coraz bardziej niedołężna policja. Y, ostatnie okulniki wysyłane przez ministra Kierwińskiego mówią o tym, żeby, że do policji można przyjmować uwaga ludzi. W wieku emerytalnym z oczopląsem, z nadwagą i z ubytkami sprawnościowymi, ponieważ brakuje ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy patrolujących ulicę. To jest taki niedobór, jeżeli chodzi o stany policyjne. I teraz, jak sobie wyobrażę, że ci funkcjonariusze z oczopląsem staną naprzeciwko bandytów z Ukrainy, którzy niedawno jeszcze byli na froncie. To wynik konfrontacji może, no właśnie, być, może no być jeden. Ale panowie, to jest jeden, jeden wątek. Natomiast wątek tych, tych protestów rolniczych, bo one są, wydaje się, że coraz, coraz ich więcej. Tam, i to jest też dyskusyjna sprawa, i myślę, że warto parę słów poświęcić, tam się Rolnicza Solidarność coraz bardziej angażuje tutaj i pan też przewodniczący Solidarności, pan Duda, też mówi, że będzie w tym brał udział. I poniekąd, tutaj ja do czego, do, do czego zmierzam? Do tego zachowania polityków Prawa i Sprawiedliwości względem tych protestów, którzy mam wrażenie, bo znaczy, chcą, odnieść, chcą takie wrażenie sprawić, że oni właściwie nie mieli z tym nigdy nic wspólnego. I że to nie jest znaczy, ich sprawa. Ja dzisiaj widziałem takiego mema, tu mówiłem wcześniej, takie cztery portrety pana premiera Morawieckiego. Cztery takie same i są podpisane. E, zwolennik Zielonego Ładu, przeciwnik Zielonego Ładu, zwolennik samochodów spalinowych, przeciwnik samochodów spalinowych. Coś takiego. I ten sam pan Mateusz Morawiecki. E, Małgorzata jest... Sprawiedliwość prowadzi teraz ofensywę propagandową zawsze przeciwko. Korzystając chyba z sugestii, że elektorat ma pamięć dżownicy. Czyli pamięta co mówiono godzinę temu, ale już nie pamięta co mówiono wczoraj. I stąd pan Jarosław Kaczyński organizuje spotkania wolnych ludzi. Uwaga, wolnych ludzi. Chyba znaczy, to, to, to jest kwestia jego wieku, że jest po prostu wolny. Ja wiedziałem, że ten żart padnie, to, to było, to było dość, dość oczywiste. Ale na szczęście my też szkacy nie wymawiając nikomu wieku takiej pierwszej młodości. Już nie. Ages, jesteś, to, to, to jest, 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 no jest no mowa nienawiści. Tak, muszę ale być, są te spotkania wolnych Polaków. Muszę się do tego przyznać, że tak, spotkania wolnych Polaków i m, wspieranie. Pr, e, ch, e, Postulatów rolniczych, które są bardzo proste. Wstrzymanie napływu podów rolnych z Ukrainy. Tak. I PiS mówi: tak, my zawsze za tym byliśmy. Zawsze, to znaczy od wczoraj chyba. Mhm. To, to zawsze się datuje. To mi się takie przypominają, bo oczywiście, niech się tu nikt nie obrazi. Takie z klosa, takie dialogi, że ja zawsze byłem przeciwko temu, a on mówi zawsze, czy dopiero po Stalingradzie? Tam klosz <noise> mówi takiemu, takiemu, jednemu, takiemu jednemu dowódcy, to jest akcja liśdemu, uwielbiam ten moment. No, no, Więc właśnie... tutaj można by zapytać, <noise> zawsze, czy, czy, czy dopiero jak <noise> rolnicy wam rozpierduchę zaczęli robić? To trzeba zapytać ministra Telusa. On był na pewno zawsze, prawda? To, 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 to I... na... I ministra Kowalskiego też to Cała lista gości, cała którzy lista byli przeciwko. No, i, tu, i tutaj spróbujmy teraz. Grze, chcą się grzać przy koksownikach rolniczych, tak? No tak, ewidentnie. I to się pewnie rolnikom wielu nie podoba. Że tak, to I, profesji, i, już to trzeba i, powiedzieć. właśnie wróciłem ze spotkań w, w terenach rolniczych z rolnikami, którzy wracają z blokad, z protestów. Od kilku miesięcy już to robią. I to bardzo poważni ludzie, bo to przedsiębiorcy są po prostu, którzy po pierwsze muszą robić biznes plany. Które im się potem załamują, bo ceny po prostu nie odpowiadają temu, co kalkulowali. A po drugie, muszą być um, prorokami i przewidywać pogodę, bo to jest um, prowadzenie biznesu z, z dwoma szczególnymi obszarami ryzyka, czyli z jednej strony ceny, które nie wiadomo, jakie będą, a z drugiej strony pogoda, która może po prostu zniweczyć cały wysiłek. Mhm. To poważni ludzie i oni naprawdę mają poważną wiedzę w dziedzinach, bo rolnictwo zaczyna się specjalizować. Jest produkcja, Y, y, trzody chlewne, jest y, produkcja y, y, kurczaków, jest produkcja y, y, zbożowa, no, paszowa, olejowa. No, to, to, to już są zupełnie różne y, dziedziny. To tutaj naprawdę trzeba specjalistów. I ja byłem zdziwiony, jaką oni posiadają wiedzę. Młodzi rolnicy, jaką posiadają y, specjalistyczną wiedzę. I ci ludzie, poważni, są tak zdeterminowani, żeby teraz walczyć na ulicach, ponieważ widzą, że nie mają wyjścia. Są w pułapkach kredytowych. Mówi się, że rolnik ma traktory John Deere i jest bogaty. To jest wszystko na kredyt. To jest wzięte pod zastaw przyszłych rent biznesowych, które nie następują. Oni są w pułapce. To, to są ludzie, którzy za chwilę będą mieli licytowane swoje gospodarstwa. I kto będzie przejmował te gospodarstwa? Ci, którzy, będą, ci, którzy już piorą pieniądze w Polsce. I wracam do tego leitmotivu, który jest od paru miesięcy niestety jest w moich ustach. Oligarchowie ukraińscy piorą w Polsce bez kontroli pieniądze z przestępstw, z nieudokumentowanych źródeł dochodu, z kradzieży i tak To się dzieje teraz w Polsce. Znakomitym powodem realizowania tych pieniędzy jest kupno wielkich obszarów ziemskich po zbankrutowanych rolnikach. To jest zorganizowana już w tej chwili akcja. Ona, to jest akcja korupcyjna w Brukseli, gdzie oligarchowie docierają i korumpują urzędników brukselskich, ale to jest akcja korupcyjna w Warszawie, gdzie korumpowani są urzędnicy polscy. I o tym się w ogóle nie mówi, to jest kompletne milczenie. Rolnicy to podnoszą na spotkaniach, mówią. Mhm. I mówią jeszcze jedną rzecz. Nie damy się kupić Tuskowi za te fundusze, które von der Leyen teraz będzie przelewała, ale będzie to duża pokusa. Po drugie, nie damy się rozbić przez e, patioumkinowskie organizacje rolnicze, które teraz powstają pod egidą służb specjalnych. Służby specjalne powołują grupy rolnicze, które mają rozbijać protesty. I wreszcie, mówią trzecią rzecz, ale niestety damy się pokonać przez kalendarz. Bo za chwilę musimy wyjechać. Właśnie ja mam do takie prac wrażenie, że, że, że na to obecna władza liczy, że za chwilę się wiosna tak. już wystrzeli, no i ci ludzie będą I tu jako zmuszeni z, Tak, tego. i tu zrodził się postulat, który, w którym zresztą uczestniczy Pracownicza Solidarność, Solidarności Społecznej. Miejsce rolników w tych protestach muszą y, zająć przedsiębiorcy. Mali i średni przedsiębiorcy, także w ten sam sposób wykańczani przez. No, mm -hmm. Przez Brukselę, a przy użyciu narzędzia w postaci Donald Tusk. Mm -hmm. No właśnie, teraz pytanie do, do, do pana rektora w ogóle w tej sprawie. I czy pan uważa, że te, to może być e, czy efektem takich protestów rolników, rolników może być jakaś istotna zmiana w tym, co nazywamy jeszcze Zielonym Ładem, czy w tej polityce względem ukraińskiego rolnictwa i, i tutaj ruchu towarów? Pełna zgoda co do tego, że sprawa idzie na przeczekanie. Ja też mam takie wrażenie, rolnicy niezależnie od tego, jaka jest w danym roku opłacalność produkcji rolnej, po prostu nie mogą swojej ziemi zostawić. To jest taki biznes, że nie da się tak jak w firmie zawiesić działalności na przykład na rok czy na pół roku. Tutaj po prostu trzeba się ziemią czy hodowlą, jeżeli to są hodowcy, zajmować, więc pewnie na to właśnie jest nadzieja. Natomiast co tutaj można załatwić? No, są dwa wątki. Pierwszy wątek, czyli kwestia towarów z Ukrainy, to już wiemy, bo to powiedział pan premier, że nie będzie blokady dla ukraińskich towarów. On powiedział, że będzie próba ograniczenia, no, czyli trochę podobnie jak w przypadku rządu PiS, ograniczenia, spowodowania, żeby te towary tylko przepływały przez Polskę, a też przede wszystkim, i to jest myślę, bardzo daleko posunięta obietnica Donalda Tuska mm, opróżnienia magazynów zboża. No bo to zboże ukraińskie zalega w tych magazynach i niedługo będą zbiory polskiego zboża. I co wtedy? No i to jest też kwestia, rzecz jasna, cen, bo wiadomo, że ceny będą niższe w sytuacji, kiedy. Jest nadmiar zboża. Jak Donald Tusk chce to zrobić, nie wiem. Być może liczy na to, że to się wszystko nie odbędzie i nie skomasują się negatywne emocje z tym związane przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo pamiętajmy, że kalendarz wyborczy tutaj bardzo mocno wyznacza reakcje polityczne. W tej chwili Donald Tusk może mieć taką nadzieję, że przed czerwcem rolnicy będą oczywiście zmuszeni wrócić do swoich gospodarstw. Na no skoro wrócą do swoich gospodarstw, no to już przed czerwcem się nie zmobilizują. Uda się osiągnąć dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no i dzięki temu hmm, potem będzie można jakoś już ten problem na dalszy plan zepchnąć. A druga sprawa, drugi wątek, to jest kwestia Zielonego Ładu w rolnictwie i to jest już znacznie poważniejsza rzecz, to jest sprawa, której przeciwstawiają się przecież rolnicy w całej Europie, no i są plany jakichś koncesji. Tylko hmm, po pierwsze, mieliśmy jakiś dziwaczny falstart ze strony starego ZSL-owca, pana komisarza. Janusza Wojciechowskiego. Ja mówię stary Zeteselowiec z Ironii, bo się nagle przecież okazało, że to nie jest już świetny kandydat, wspaniały przedstawiciel PiS, tylko właśnie z ZSL-u człowiek to odkrył Jarosław Kaczyński nagle po latach przecież współpracy z panem Wojciechowskim. Um, więc pan komisarz Wojciechowski wyskoczył z tym, że tu cytuję dosłownie tytuł informacji, które się zaczęły pojawiać: Zielony Ład do kosza. Co było rzecz jasna przestrzeleniem dziesięciokrotnym tego o co chodziło, bo chodziło tylko o pewne złagodzenia. Natomiast w tym samym dniu pojawiła się, pojawiło się dementi Komisji Europejskiej, że to jest prywatna opinia pana Wojciechowskiego. Co ostatecznie z tego wyjdzie, nie wiem. Pewnie wyjdzie jakieś wyprowadzanie kozy, czyli jakieś złagodzenia Zielonego Ładu, które generalnie rzecz biorąc nie zmieniają jego istoty, bo mam wrażenie, że też zapomina się często, zwłaszcza w tych popularnych mediach, które odbiorcy na co dzień konsumują, że Zielony Ład to jest całe mnóstwo elementów. To nie jest tylko Zielony Ład. Dla rolnictwa. I tutaj pozwolę sobie tylko króciutko nawiązać do bardzo ważnego dokumentu, który został ostatnio ujawniony. Co ciekawe, przez Brukselę, a nie przez polski rząd, mimo że dokument jest autorstwa polskiego, czyli Strategia Energetyczna Polski, która omawia w szczegółach na kilkuset stronach to, jak Polska się ma dostosować do Zielonego Ładu właśnie, no i w tej strategii energetycznej czytamy między innymi, że do 2030 roku ubóstwo energetyczne w Polsce może objąć do 11% obywateli, a w 2040 do 7% obywateli. Mówimy o ubóstwie, czyli o takim naj, takiej najgorszej sytuacji, kiedy 11% obywateli może mieć na przykład wybór, czy dzisiaj włączam pralkę, czy dzisiaj włączam grzanie. Czyli o sytuacji, no po prostu nie do pomyślenia. To jest stoczenie się Polski do rangi krajów trzeciego świata. Taki jest skutek Zielonego Ładu. Więc yy, wracając do tego, no sytuacja, w której PiS próbuje przekonywać, że on z tym nie miał nic wspólnego, a przecież ta strategia energetyczna to nie jest dokument opracowany w ciągu dwóch miesięcy przez rząd Tuska. To jest skutek działań ośmiu lat. PiSu wcześniej, to co w tej chwili w tym dokumencie czytamy. Więc Jarosław Kaczyński, który wychodzi i mówi, że myśmy zawsze byli, ja widziałem ich spot, jest świeży spot, nie wiem czy widzieliście, myśmy zawsze byli przeciwko Zielonemu Ładowi, no a przecież wszyscy mogą sobie zobaczyć wypowiedź z 2021 roku w Polskim Radiu 24, która wielką karierę zrobiła w ostatnich dniach w internecie, gdzie Jarosław Kaczyński mówi, no, nie możemy pozostać poza Zielonym Ładem, bo to przyniesie nam korzyści, nawet jeżeli się łączy z jakimiś tam kosztami. Z kogo oni chcą zrobić idiotę? No, ja rozumiem, że z takich najtwardszych swoich wyborców, którzy łykną wszystko, nie bez powodu są nazywani ci wyborcy pelikanami, ale dla innych, którzy cokolwiek kojarzą, próba przekonywania, że PiS zawsze był przeciwko Zielonemu Ładowi. No, to jest jakiś kompletny absurd. Znaczy, ja się też zastanawiam nad tą metodą. Znaczy, metoda jest taka, no przepraszam, goebbelsowska, czyli powtórzmy 50 razy, że byliśmy zawsze przeciwko, to może ludzie uwierzą, a przecież można było pójść zupełnie inną drogą. Można było powiedzieć: OK, bardzo się pomyliliśmy, przepraszamy wszystkich, rzeczywiście. Byliśmy za Zielonym Ładem, to jest błąd Mateusza Morawieckiego, który powinien, nawiasem mówiąc, na kopach wylecieć ze stanowiska wiceprezesa PIS. Przepraszamy bardzo, rzeczywiście posypujemy głowę popiołem, zmieniamy nasze stanowisko w tej sprawie. Ale tutaj jest zamiast tego pójście w zaparte. Jak zdecydowanie ani, ani kroku wstecz. Szanowni Panowie, jeszcze jeden temat na koniec. Troszkę o kampanii samorządowej już zaczęliśmy. Tak jak mówię, ta stawka, o czym tutaj panowie mówili, tych wyborów może być nieco wyższa, bo ktoś, kto zostanie tym radnym, tak jak pan rektor Warzecha zauważył, może potem być osobą tak ważną dla państwa, że go ominie, ominie zaszczyt obrony, obrony Ojczyzny. No ale o co są te wybory tak naprawdę? bo to są, tak jak mówią, że są najważniejsze de facto wybory władzy, tej najbliżej nam, ale z kolei niektórzy bagatelizują, że to nie ma, nie ma, nie ma znaczenia. Więc kilka takich refleksji, co powinno być tym jest, tematem. I... Jest kilka miejsc, gdzie te wybory będą miały duże znaczenie. I hmm. jest kilka miejsc, gdzie wiemy, jak się rozstrzygną. Generalna uwaga po tym, jak jeżdżę po Polsce, to jest taka, że PiS, powiem to wprost, poniesie sromotną klęskę. Nie zdaję sobie sprawy z tego, Jaką klęskę poniesie w terenie tak zwany. Jak bardzo te wszystkie grzeszki PiSu się teraz odłożyły. Jak elektorat, mówiąc brzydko PiSu, jest rozżalony, rozwścieczony wręcz. Przede wszystkim rozwścieczony tym, że zostaliśmy wydani w ręce Tuska. Bo to, to jest najczęstsze zdanie. Że to dzięki Kaczyńskiemu trafiliśmy w ręce Tuska. Więc to jest taka uwaga. I niestety uwaga druga, bo, ja, bo, bo jednak kibicuję tej patriotycznej prawej stronie bardziej niż lewej, że PiS przeżyje ogromny wstrząs tuż po wyborach europejskich. Po pierwsze, wyniki wyborcze będą no, niezadowalające, tak to nazwijmy, a po drugie nastąpią procesy rozpadowe. I, z, I będziemy świadkami wielkiego kolapsu, kiedy ogromny organizm partyjny zacznie się rozpadać. I wtedy pojawi się pytanie, co z polską sceną patriotyczną i prawicową? Czy ten upadek PiSu pogrąży całkowicie na jakiś sezon, dwa, y, ludzi mających takie poglądy i myślących w ten sposób? To jest pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź w tej chwili, ale wszelkie procesy, które widać, y, sprawiają, że należy się nad tym no, poważnie zastanawiać. A nie wiem, czy w PiS-ie ktokolwiek się zastanawia, nad no, czymkolwiek. Ktoś nam się zastanawia, to choćby list profesora Nowaka czy innych. No, ale no, ale potem to nie puenta, jest misowiec. No a potem, puenta, puenta, presa, ale, ale tutaj chciałem jednak wrócić do tych wyborów samorządowych, bo takich kilka No, no i właśnie. I, właśnie. I, I kilka miejsc jest bardzo ciekawych. Kraków jest takim miejscem ciekawym, w którym rzeczywiście będziemy świadkami ciekawej rozgrywki, ponieważ odchodzi urzędujący od 20 bodaj dwóch lat komu Zawsze. Od zawsze Komuch Majchrowski, który już z y, powodów Bajdenowskich no nie jest w stanie chyba Ruch, może... do ruchu wolnych Polaków może <śmiewanie> ta, ta. No, że do ruchu wolnych Polaków odejdzie <śmiewanie> ale pojawiło się kilku kandydatów nader interesujących dlatego że pierwszym kandydatem który ma najwyższe notowania w Krakowie jest taki pan Gibała który jest sponsorowany przez swojego ojca a ojciec prowadził hurtownię alkoholi, bardzo znaną. Ale ten... trzeba powiedzieć, że to jest familia administra nie wszyscy Gowina, Muszą wiedzieć kto tak, To, to nie, nie, nie lokalne. I człowiek, który przedstawia się jako niezależny radny i, i, i wojujący o, o Kraków, ale nie mówiący o tym, że za nim stoi ogromna grupa deweloperska czyli jednych deweloperów, którzy dewastują miasto, zastąpią inni. A ten człowiek ma największe notowania w tej chwili. W sondażach. Jest, są kandydaci partyjni, ale konia z rzędem temu, kto by potrafił w, 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 przypomnieć ich nazwiska. Bo na przykład jest taki pan Kmita. Były Wojewoda. Były Wojewoda, kandydat PiSu. Całkowicie nierozpoznawalny. Nikt nie wie nawet, jak wygląda. Jest. <śmiech> <śmiech> no, no tak to wygląda. A z drugiej strony jest taki pan Miszalski, specjalista od tanich hoteli. To jest z kolei chyba szef Platformy Krakowskiej. Tak. Żebym, że... I, I on też się przedstawia jako Nadzieja Krakowa. Jest namaszczony przez pana Majorskiego pan Kulik. Pan Kulik jest bardzo oryginalną postacią. I można sobie o nim w internecie przeczytać. Na pewno będzie niezawisłym prezydentem. Czy wiceprezydent obecny? Obecny wiceprezydent, który będzie niezawisłym prezydentem miasta Krakowa, jak, jak wygra. I zaczął mówić o tym, że metro zbuduje w Krakowie. To, jest, to, są, to są opowieści już lepsze niż braci Grimm. No i wreszcie... Ale to, przepraszam, to musi się pospieszyć, bo przecież mamy tylko te trzy lata do rosyjskiego ataku. To już, to musi w te trzy lata zdążyć. To jedną nitkę tylko zdancie. najwyżej zrobi. Jak on to zrobi, to tego nie wiem. Ale to jest yy, niezły cudotwórca, więc no, można się spodziewać różnych rzeczy. Pan Majchowski ulokował w nim swoją pełną nadzieję. No i wreszcie jest Interesujący bardzo pan Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, który kandyduje samodzielnie i chce się przebić. No i jest kilku takich kandydatów, którzy rodzą nadzieję. Ale to jest Kraków. I tutaj rzeczywiście może się odbyć jakaś ciekawa rozgrywka wyborcza. Ale w Warszawie. Jest pan, pan Tobiasz i pan, pan Trzaskowski. Rafał Trzaskowski. Jeżdżę metrem, czytam książki. No, no i obaj czytają. No, ale tutaj to trzeba przyznać, że puenta pana kandydata z PiSu u była, była lepsza, tak. bo jednak te konferencję Trzaskowskiego w metrze, czy tam w tramwaju, bo też była jakaś z tymi książkami. Dobra, to... I Jeszcze dodajmy tyle, że w Warszawie, prezydentura Warszawy ma być tylko przystankiem przed prezydenturą Polski. Ale bo dla oba ugrupowania nie ukrywają, że. Zarówno Trzaskowski, jak i Bocheński mogą być potencjalnymi kandydatami w wyborach prezydenckich na prezydenta Polski. To gdzieś słyszałem, że to budzi ciekawą dyskusję w samym pisie: że jeżeli prezydent Kaczyński się uprze, żeby pan Bocheński. Bocheński potem go promować promować wyżej, to z tego mogą być niezłe, niezłe historie. Tak. A podobno taka koncepcja też jest. Mamy Wrocław, gdzie platforma obraziła się na obecnego prezydenta Sutryka. Sutryka. I wystawia coś tam innego i nie wiadomo, co, co z tego się wykluje. Ale mamy Gdańsk, gdzie, gdzie no, pre, prezydent Toressa będzie po prostu tam chyba nie zagrożona niestety. Mamy Poznań, gdzie jest urzędujący prezydent Jaśkowie, jak on no, słabo ma, no, no więc na pewno tych pojedynków To będą ciekawe. Tak, wybory. tak, tak. Ale czy ja chciałem coś takiego bardziej, byśmy popatrzyli tak yy, troszkę szerzej, bo tych pojedynków, oczywiście pewnie ktoś z mniejszych miejscowości, to tam też jakieś takie arcyciekawe pojedynki między obecnym, nie wiem, prezydentem, wójtem i tak dalej, to wszystko jest prawie takie hollywoodzkie czasami. Yy, no ale właśnie ale chodzi o taką, o taką kwestię, kwestie, kwestie główne, które w tych wyborach się będą będą decydować, jeżeli chodzi o, o Polskę. Czy coś prawie takiego, takiego dostrzegają. A, tak, no to znaczy. Czas, proszę proszę. bardzo. Ja oczywiście też mógłbym powiedzieć tu o swojej miejscowości, o, o gminie Lesznowola, w której mam nadzieję, że dotychczasowy układ z panią Batycką Wąsik zniknie wreszcie na dobre z polityki. Oby, bardzo sobie tego wszyscy życzą tutaj, ale oczywiście to jest lokalna sprawa. Natomiast wiadomo, że wszyscy się skupiają najbardziej na tym aspekcie, który można. Łatwo przyporządkować do partyjnych sztandarów, bo na poziomie lokalnym, nawet już na poziomie miast, takich gdzie rządzą prezydenci, a cóż dopiero tam, gdzie rządzą burmistrzowie albo w gminach, gdzie są wójtowie, no to tam się. Te banery polityczne czy sztandary polityczne chowa. I to często nawet jest tak, że kandydat, który wygrał za pierwszym razem pod sztandarem partyjnym, za drugim razem już chowa ten sztandar, bo uważa, że wystarczająco go wypromuje to, co on, jak sądzi, osiągnął, więc już mu ten sztandar polityczny nie jest potrzebny. No ale pozostają sejmiki wojewódzkie. I to będzie oczywiście najbardziej obserwowany przez komentatorów um, wymiar tych wyborów. A on jest o tyle ważny, chociaż może jest mało zrozumiały dla wyborców, natomiast jest o tyle ważny, że Sejmiki Wojewódzkie, po pierwsze, mają w swojej puli ogromną liczbę stanowisk, czyli odpowiadają za to, jak aparat partyjny odbierze wynik tych wyborów, i po drugie, one się zajmują w dużej mierze dzieleniem funduszy unijnych. Co no, nie muszę tłumaczyć, dlaczego to jest ważne, również też właśnie z punktu widzenia aparatu partyjnego. I tutaj faktycznie porażka PiSu, która się wydaje nieuchronna, a która będzie oznaczała, jak sądzę, spadek stanu posiadania z obecnych siedmiu województw, w, no co najmniej o połowę, czyli do czterech, trzech. No, nawet są takie prognozy, niektórzy twierdzą, analitycy obserwując sondaże, że może się na jednym skończyć, czyli tylko na Podkarpaciu. No, jak to będzie, zobaczymy. Ale nawet gdyby to był spadek, powiedzmy, z siedmiu do czterech, to utrata. Trzech województw, to też jest utrata ogromnych wpływów i ogromnej liczby stanowisk. A cóż dopiero, gdyby to miała być utrata nie trzech, ale czterech, pięciu województw, to wtedy uderza to bardzo w sam aparat partyjny. I tutaj może się przyczynić. No i po pierwsze, to jest taki wymiar wizerunkowy, bo po zyskach z roku 2018 następuje bardzo znaczące pogorszenie stanu posiadania i po drugie może to sprzyjać procesom erozyjnym w samym Prawie i Sprawiedliwości, bo to będzie przyczynek do stwierdzenia, że Jarosław Kaczyński wbrew swoim deklaracjom składanym m.in. w wywiadzie dla Tygodnika Sieci nie daje rady, że jest obciążeniem, że PiS jest w defensywie, no a ludzie w tym aparacie partyjnym w terenie, powiedzmy sobie szczerze, no idealistów, którzy chcą działać dla Polski jest, no jacyś tam są, ale większość to po prostu chce jakieś mieć korzyści z tego, że należy do danej partii. I teraz, jeżeli się okaże, że ta partia jest tak nieskuteczna, że powoduje to, że oni tracą stanowiska, rodziny tracą pracę, bo przecież to są takie układy, że rodziny też są pozatrudniane, tam gdzie województwo, sejmik ma jakiś wpływ, to może być bardzo poważny impuls odśrodkowy i erozyjny dla partii, największej oczywiście, największej w tej chwili. Partii wciąż jeszcze opozycyjnej. Ale to też może być sygnał dla partii, które by ewentualnie te głosy chciały, chciały przejąć. Nie wiem, czy dla Konfederacji, czy dla innych partii prawicowych, że tutaj można, można, można powalczyć, bo mam wrażenie, że część z tych partii jakoś specjalnie poważnie do tego nie podchodziło. A warto o tym pamiętać, że samorząd prowadzi szkoły, z organem prowadzącym prowadzi szpitale, służbę zdrowia. Także tych rzeczy, na które on ma. Mniej bardziej realny wpływ jest całkiem sporo, tego jak ta rzeczywistość będzie wyglądała. Zresztą dochodzi do autodestrukcyjnych zachowań, już w samym PiSie. Dlatego, że znowu wrócę do Małopolski, Sejmik Małopolski, obecny marszałek w piekielnym konflikcie z panem Terleckim i prawdopodobnie już marszałkiem nie będzie, więc te wewnętrzne konflikty do, dokładają się do tej ogólnej tendencji. No, Ale to już jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Czy i tym razem naczelnik to wszystko ogarnie, czy też nie, to jest jak gdyby sprawa i PiSu, i samego, samego się dowiemy. naczelnika. Natomiast wybory europejskie, takie tak to... jedno zdanie, będą niezwykle ważne dla nas. Dlatego, że jeżeli w wielu krajach wygra opcja bardziej konserwatywna lub konserwatywna i uda się zahamować tworzenie komunistycznego państwa europejskiego. To pozostanie Polski w Unii Europejskiej jest jak najbardziej korzystne dla Polski. Tak? Uczestnictwo we wspólnym rynku, we wspólnocie granic i w tym, co, co może pomagać naszej gospodarce. Ale jeżeli komuniści i socjaliści odniosą w tych wyborach sukces, to będzie to oznaczało poważne pytanie o polską niepodległość. Czy I to, i to pytanie stanie na ostrzu noża dla całej. Opcji patriotycznej i, i prawicowej. Mhm. Czy pozostać w Unii i stracić niepodległość, czy rozpocząć proces wychodzenia. Otóż to i taki program też o tych wyborach y, europejskich, kiedy będzie bliżej, o Państwu, państwu obiecuję. Bardzo Panowie dziękuję. Y, gościem programu Prawy Prosty Plus, jak zawsze byli Pan Łukasz Warzecha. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Witold Gadowski, niemniej jeszcze. Dziękuję. dziękuję. A ja nazywam się Łukasz Karpiel. To był program Prawy Prosty Plus. I do zobaczenia przy najbliższej okazji, przy najbliższym programie. Raz jeszcze dziękuję za wspieranie i proszę o, dalsze, o dalszą pomoc.